Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, ze mną Amadi, długo wyczekiwany wywiad na kanale Antyfakty, witaj. Cześć. Jak pierwsze pytanie, to co z twoją ręką, jak teraz wygląda sytuacja? No masz, musisz ocenić. No drży, no ale no kurde, wiesz, tu miałem przycięte do ścięgna, tak? To nie jest ze stresu. A jest grubsza czy nie? No jest mega. No zobacz, porównaj ten palec, a ten. No. Możemy pokazać ten? No, możemy, no. Okej, ale czujesz coś w tym? No czuję, no. Widziałem z jakiś filmik, jak byłeś na chyba u fizjoterapeutki. No, no, no. I mega bolesne miałeś te zabiegi. No tak, no to prawda, no było to bolesne, wiesz, no. Dużo ludzi nie wierzy w tą historię, ale ona by się wydarzyła naprawdę. Sam sobie chyba palca nie przeciąłeś. No na pewno. Okej, ale co mówią lekarze? Wrócisz do pełnej sprawności, jeśli chodzi o... W poniedziałek idę się dowiedzieć właśnie. Ostateczny werdykt sędziów, czyli lekarzy, no. Okej, czyli twoja kariera wisi teraz na włosku? Nie, nie, to na pewno się zrośnie. Taka jest ludzka fizjologia, wiesz, pytanie, co chodzi? Czy dojdzie do tej sprawności, tak? Nie, dojdzie do sprawności. Pytanie, czy już jest gotowa, czy jeszcze trzeba chwilę poczekać. Okej, okay, a masz już jakiś plan, jak to będzie dalej wyglądało? Czy kolejna jakaś operacja, czy te zabiegi fizjoterapeuty? Nie, już żadnych zabiegów. Oczywiście ta rehabilitacja dalej. No i co? I trzeba kogoś pierdolnąć, nie? Bo już czekam tyle miesięcy, kurwa. Masa mięśniowa mi spadła, jeszcze masa gryźni, że się rozchorowałem. Kurwa. Przymusowo dwie operacje w ciągu roku, ile mogę czasu czekać na to, żeby coś poćwiczyć? A Ferrari musi kogoś dupnąć. Musi bić ludzi. Dobra, to teraz pytanie. Ja mniej więcej wiem, jaka będzie odpowiedź. Kto jest pierwszy na liście płac? Mam tak naprawdę dwie oferty. Nie. Oferty mam od każdej federacji. No na pewno, no. Więc oferty mam trzy. Ogólnie najśmieszniejsze jest, że nie wybieram tej, w której mi płacą najwięcej. Okay. A za którą płacą najwięcej? A nie wiem, może gdzieś tutaj, okay. Ale nie powiem nic, nie powiem nic. A można powiedzieć z kim? Nie, mogę ci powiedzieć tyle. Dostałem super ofertę od High League. No i pytanie, czy przeprosi moją mamę i byłą dziewczynę i wtedy ja usiądę i przemyślę. Dopiero do rozmów. Dokładnie. Okay, czyli możemy powiedzieć, czy chodzi o Scarface'a? Tak. Okej, okay, i mam teraz pytanie, bo on na live game pokazał mi jakieś zdjęcia. I ja wtedy mu powiedziałem, no bo ja nie wiem, kto jest na tych zdjęciach, i powiedziałem, że chyba to musi zobaczyć Amadeusz, no bo ja nie mam pojęcia, kto jest na tych zdjęciach. No. Czy ty widziałeś te fotki? No ale jak miałem je widzieć? Nie widziałem, ale... Nawet jakbym je zobaczył, to nie dojrzałbym do swojej mamy, więc wiesz. Okay, jak teraz nazwiesz ten konflikt, jaki jest między tobą a Bombą? Nie wiem, wiesz, kurwa, nie rozkminiam tego. Niech przeprosi moich bliskich i zobaczymy wtedy, może dam mu walkę, bo uważam, że ludzie zasługują na show. Ja to zrobię dla ludzi, bo jest też dużo ludzi, którzy mówi, nie dawaj mu zarobić. A ja mam wyjebane na te grosze, co on tam dostanie, co mu skapnie, wiesz, co chodzi? To jak ja idę do klubu i płacę, to też może skapnąć jak spadek po tacie, wiesz, co chodzi? Też żartuję, teraz się zgrywam. Chodzi mi o to, że mam w dupie, czy on sobie zarobi 50 tysięcy czy coś, to i tak dla mnie cały kawałek tortu idzie dla mnie. Trafki. A on jest i tak łatwym rywalem, wiesz, ja w oktagonie spędziłem około godziny, on 15 sekund, stary, to nie ma co porównywać w ogóle. Ale abstrahując nawet do tego, kto jest groźny, kto się opłaca tego, chodzi bardziej o zasady też, tak? Dla mnie na przykład, choćby mi dawali ten cały milion okrągły, chociaż dają mnie okrągły, to i tak ważniejsze jest dla mnie to, że obraził moją mamę i moją byłą dziewczynę i dopóki ich nie przeprosi, to ten milion mogą sobie w dupę wsadzić wszyscy. Uważasz, że stać go na taki krok, na przeprosiny? Uważam, że dla atencji zrobiłby lachę, więc przeprosiny to pikuś. Okej, okay, wtedy dasz mu walkę, tak? Nie gwarantuję, że ją dam. Przemyślę, czy warto mu ją dać. Do rozmów wtedy. Tak. Okej, okay, a jak oceniasz jego umiejętności po tej krótkiej walce z Tarzanem? No i wczoraj doszło do spięcia między Piotrkiem a właśnie Scarface'em. Jak się boisz, kurwa, większych od siebie, to się do nich nie skacze. To po pierwsze. A jeśli chodzi o walkę... Mam tu coś? Nie, ja tak się dawię. Okej. Okay. A jeśli chodzi o walkę z Tarzanem, no nie wiem. Nie ma takich, mogę się założyć o wszystkie pieniądze tego świata, że w życiu bym się nie dał Tarzanowi w 15 sekund wykończyć, ja nie wiem, on wystawił tak ręce do przodu, tak jak Burnejka, powiedzmy, w swoich walkach, czyli totalny amator.
No klatka go zjadła, słabo psychika, nie? A jak ocenisz to, że no on nie miał konfliktu z Piotkiem, a przez to, że ty przyjaźnisz się z Piotkiem, jego konflikt, to jest w ogóle paradoksalne, że konflikt bomby z Piotkiem Kałuskim urósł też do jakichś niewyobrażalnych rozmiarów, tylko dlatego, że no, że jesteś jego kolegą i tak naprawdę Scarface'owi chodzi o ciebie, ma konflikt z tobą, ty masz ze Scarface'em, a tutaj Piotrek został w to przez niego zamieszany i też ten konflikt jest ogromny. Jak to ocenisz? Wiesz co, no bo nie wiem, no on chlapnął tym drinkiem i napluł wtedy, czy drinkiem, czy wodą, kurwa, co to znaczy, różnica się czepiarą w komentarz. To nie był drink, tylko woda. Co ty, kurwa, nie powiesz? Wiesz, to nie ma znaczenia, czym tam chlapnął, napluł na innego kolegę, napluł na mojego kolegę, jego kolegę, no to kurwa ruszył do przodu, wiesz o co chodzi. No i tyle, no nie wiem, no jak przyszliście jako stado i ktoś pluje na was jako stado, to dostaje pizdę od stada i tyle, tak? No chyba, że honorowo tam chce z kimś jednym, tak? No ale w momencie jak chlapie na tego, pluje na tego, kurwa, szczepia się trzeciego, to to już się czepia wszystkich, no wiesz. Został pogoniony i tyle, no i nie przeze mnie, co prawda tylko przez Piotrka. Wczoraj też się do niego przyszedł, sadził, a jak przyszedł co do czego, to uciekał. Czy ja to muszę komentować? Niech sobie ludzie zweryfikują, mogą to obejrzeć, no. Ja ci powiem tylko tyle, że nie znajdziesz konfliktu, w którym jak się do kogoś spiąłem, to się później kurwa wycofywałem z tego. Chuj, albo wóz, albo przewóz, jak nie masz jaj, to kurwa nie tańcz. Jak nie masz jaj tańczyć z potworami, to z nimi nie tańcz. Okej, okay. Jeszcze wyjaśnijmy kwestię live game'u, bo tam porozmawiałem z trzema, że z dwoma potencjalnymi twoimi rywalami i z jedną dziewczyną, która jakoś żywi do ciebie urazy, tego z Olą. Wcześniej, ja nie wiem o co chodzi, więc o to może wyjaśnię, jak będziesz miał ochotę. No i oni tam bardzo żywo opowiadali, dlaczego ciebie nie było na tym live game. Jakbyś mógł to teraz wyjaśnić, bo nie mieliśmy okazji tego wyjaśnić przed kamerą. A to też chciałbym wyjaśnić, bo dziwnie wyglądały, że trzy wywiady są atakujące ciebie. Szczerze, ja zrobiłem teraz projekt za naprawdę z Wojtkiem Golą, nazywa się Spontan, za nie za drobne, super projekt, włożyliśmy tutaj kawał serca w pracę nad tym projektem, zebraliśmy fajny team i po prostu nie chciałem psuć sobie wizerunku, który mam nadszarpnięty po akcji z maczetami, ponieważ dla wielu ludzi jest to patologia, oczywiście ja się nie zapraszałem do cięcia. A po drugie, dużo ludzi w to nie wierzy, więc jest to takie troszeczkę, wiesz... Niejasne. No właśnie, właśnie. A, Stifler z Bombardierem. Jest to takie niejasne i mi zależało, żeby ten projekt wypalił. Mi tam zaoferowali kilkadziesiąt tysięcy złotych za udział. I ja, dzień wcześniej to był weekend, tak? Ja zabalowałem, obudziłem się na kacu, mówię dobra, odpalę pierwszą część, zobaczę jak jest. Mówię dobra, zadzwonię się do włodarzy, skonsultuję, co sądzą. Jak chcesz, to weź udział, ale nam się nie podoba, nie? Siedzę taki skacowany, szczerze, no mówię, miałem kaca, zobaczymy jak się tam wyzywają w ogóle, mówię kurwa, to ja mam za kilkadziesiąt tysięcy iść i usiąść, żeby jacyś, kurwa, obcy mi ludzie, jakieś no-name'y, bo ja nie byłem w parze z żadnym bombą, ani z nikim takim. Więc chodzi mi o to, że żeby mnie obrażały jakieś, kurwa, nieznane kondony, wiesz co chodzi, to ja sobie mówię, to ja za takie pieniądze się nie sprzedaję. W początkowej fazie nie miało tam być. A tak, ja nie wiedziałem, że on tam będzie. To mi ludzie przysłali po prostu później. I obudziłeś się skacowany, tak jak wspomniałeś, zobaczyłeś te... Pierwszą część. Okej, okay, a zobaczyłeś też te wywiady na naszym kanale, jeśli chodzi o... Później widziałem, ja no miałem lekkie pretensje, że byłem wjebany w każdy tytuł. A co tej Oli Okrzesik, to niech nie pierdoli głupot. Bo jak ja bym się zebrał, kurwa, jej wywiady i je przemielił, to sama mówiła, tu ćwiczyłam pół roku boks, tu tyle miesięcy MMA. I po drugie, miałaś walczyć rok wcześniej z Patrycją Wieją na Fame MMA. Patrycja Wieja to jest zawodniczka mojego menadżera, więc ruda, przestań kłamać. Okay. I się odpierdol ode mnie, bo ci w życiu krzywdy nie zrobiłem. I tyle. A jak będę musiał, to zbiorę do kupy, wrzucę w neta i ludzie będą mówili, o, ruda to fałszywe. No. Też na Prime w poniedziałek po live game'ie spojrzałeś Alanowi w twarz i porozmawialiście. No. To o czym wtedy porozmawialiście? Jak to będzie wyglądało w przyszłości? Bo też ten konflikt... To było przed kamerami. Poczekaj, czy my... No wiesz, bo... on mówi, że ja mówiłem, że mu liścia... on ostatnio zaczął mówić w wywiadzie, że mówiłem, że mu liścia wiebie, jak go spotkam. Nie jestem... A ty miałeś... nie wiem, czy tak mówiłem.
Nie wiem, po prostu nie wiem, nie wiem, więc nie chcę tutaj powiedzieć, że na pewno mówiłem albo na pewno nie mówiłem, ale na pewno mówiłem, że wtedy, co on stwierdził, że soluwę z nim chciałem, to powiedziałem, że spotkajmy się twarzą w twarz i zobaczymy, czy wtedy mi to powiesz i co. Twarzą w twarz już mnie nie obrażał, nie tego, spojrzał na moją rękę, bo powiedział, trząsła się, a dzisiaj jak ci pokazałem, to co powiedziałeś, że się trzęsie jeszcze. I mówi, no były tam jakieś rany i powiedział coś takiego, ale, że tak szybko by mu się nie zrosło, minęło około 3 miesiące, a co on ma kurwa jakąkolwiek wiedzę z medycyny, żeby to się wypowiadać, jak to jest jakiś kurwa ćpun i down. Przepraszam, nie chcę obrazić wszystkich down. Chodzi mi, że to jest debil zwykły. On tutaj się wypowiada w roli eksperta od medycyny. Wiesz, co mi chodzi? Tak jakbym pytał Mietka spod Żabki. Jak myślisz? Widać, że to są wzrosty to są chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje tych włókien tam w środku. No dokładnie, ale chodzi mi o sam fakt, że on mówi, że po takim czasie nie mógłbym... A, i gada, że on już normalnie trenuje. Kurwa, a co on mnie wie? Przecież ja, po pierwsze, to ja w ogóle na razie nie trenuję. A co dopiero, żebym normalnie trenował. A potrafisz jakby... To jest tak, jak ja bym zaczął teraz kłamać, to Alan, jak chcesz, żebym ja zaczął kłamać, to ja mogę zacząć, bo ty kłamiesz o mnie regularnie. Ale nie bierzesz pod uwagę tego, że ja mogę odbić ci piłeczkę. Na przykład teraz mogę powiedzieć na szybko, ostatnio idę sobie, patrzę, na przystanku leży bezdomny. Kurwa, patrzy, ktoś się tak dziwnie rusza, nie? Ja patrzę, a tam Alan na kolanach opierdala mu, kurwa, koguta. Wiesz, co chodzi? Ja mówię, nie wierzę. Czy to Alan? A ten menel mówi do niego, że Alanik nigdy nie traci formy. Wiesz, co chodzi? No i to jest, właśnie tyle są warte, kurwa, jego słowa. To co, chcesz, żebym tak w każdym wywiadzie opowiadał? Czego to ja nie widziałem? Widziałem cię, kurwa, naćpanego. Tyle mogę powiedzieć. Mam to w dupie, to, że, ale to, że ci się odkleja od mefedronu, to nie mieszaj mnie w swoje, kurwa, krzywe wizje. Bo teraz pytanie takie, jeśli chodzi o twoją rękę, czy potrafisz... Brawo, Piotrek! Zrobiłem, co się dało, ale przeciwnik to półka, więc... Wiem, cały gardło za mnie. Dziękuję, dziękuję za wsparcie, dziękuję państwu za wsparcie, no ale... Nie, dobrze było. To jest... Ja tu, on tu. A ile ćwiczyłeś czasu? 3 miesiące. No to co to jest 3 miesiące na gościa, który ćwiczy 30 lat? No. Zawodowcą z M20. Tak, no ale ja mam jakieś tam ambicje, ale się cieszę, marzenie z dzieciństwa spełnione. No, kurczę, mega. Cieszę się, bo myślałem, że z tlenem będzie gorzej. Co prawda miałem na trzecią rundę jeszcze 20 sekund tego tlenu, ale było jeszcze 20 sekund, ale już noga nie dała rady. Dobra, lecimy. Czy ty potrafisz wykonywać tą ręką takie proste czynności, jak złapanie widelca, noża? Tak, tak, oczywiście, no tak, no nie, no to nie jest tak, że ona jest jakaś już mega upośledzona, ja jestem tak naprawdę na końcówce rehabilitacji, wiesz, ona będzie normalnie w 100% sprawna, tu chodzi o to, czy te ścięgna już są czy wytrzymałe, czy mi pękną, jeśli ja bym się zaczął szarpać z tobą, to chodzi o to, wiesz, łatwo jest powiedzieć, o, ktoś ma złamaną rękę, a ja wtedy się zacznę do niego sapać. Dawaj, kurwa, na solówę. Wiesz, osoba z złamaną ręką nie wyjdzie ze mną na solówę, no chyba, że powiesz, że taka charakterna, że wyjdzie, połamie ją z drugi raz i kurwa dzieci będzie karmiło, pójdzie do Biedronki czy gdzieś do pracy. Wiesz, co mi chodzi? I to jest, wiesz, niektórzy, ja na przykład dlatego też się nie szarpałem przez jakiś czas z tymi skurczybykami, co do mnie zaczynali. To jest mega dziwne, że Ferrari nie brał udziału w żadnej sminie takiej fizycznej, nie? Przez cały długi czas. Mordo, no, dlatego, ale nie, jakby oni dostali, kurwa, maczetą, to by z domu nie wychodzili, bo by się bali o tą rękę, o swoją przyszłość. A ja jestem w przełomowym punkcie tak naprawdę swojej kariery. Wszyscy, którzy we mnie zwątpili, to i tak wiem, że to są chorągiewy, minie kilka miesięcy, jedna, dwie walki, powiedzą, kurwa, jak ja za tobą tęskniłem, Ferrari. Chwy chorągiewy, zasrane. Pamiętajcie, że jak do mnie wrócicie po tym, co odpierdolę, to, że musicie pocałować pierścień władcy tutaj, zanim wam, kurwa, żółwia podam, bo jesteście chorągiewy, kurwa, no. Napłynęła do ciebie taka nowa krew władcy piekiem, jeśli chodzi, no bo konflikt z Polakiem już troszkę wygasł, a teraz pojawił się skarb... To jest dla mnie beka, jak przyszło dwóch typów mnie zabić z zaskoczenia, tak? Dobra, wycofujemy te słowa. Przyszło dwóch typów do mnie ze sprzętem, zaatakować mnie z zaskoczenia. Ja to przeżyłem, krew mi sikała, uciekłem im, jeden też trafił do szpitala. To co mi może jakiś, kurwa, patałach w klatce zrobić typu bomba, co w 15 sekund go, kurwa, pobili? Nic mi nie może zrobić. Dla mnie teraz wejście do klatki to jest jak splunąć. Ja tylko byłoby pytanie, już, już, pfu. I wjeżdża, kurwa, wiesz, co chodzi? Wybierzcie sobie, kurwa, ten, ten czy ten, sram na to.
nawet nie potrzebuję dużo czasu na takich leszczy. Okej, okay, a czy twoja walka jest jeszcze możliwa w tym roku? No nawet nie jedna, a nawet dwie, no. Okej, okay, i czy właśnie Scarface jest rozważany w którejś z tych walk? Jest rozważany, ale tak jak mówię, tu się zarzekam. Nie będzie przeprosin, nie będzie walki. Okej, okay, a jakbyś mógł jeszcze, wiem, że o to cały czas pytam, ale to jest jakby na topie teraz. Jakbyś mógł powiedzieć, wywindować tą spinę ze Scarface'em, ona jest nad Polakiem, nad tym, co się... Bo są spiny twoje całe życie, dla mnie Polak jest już nudny, kurwa. To dla wszystkich już chyba. Niech wypierdala tam gdzieś ławkę rezerwowych, kiep, kurwa. Trzy razy dostał na dziurę, raz został ciężko znokautowany, prawie odesłałem go na drugą stronę świata. Ja już nie mam ochoty się nad nim znęcać. Teraz są kolejne ofiary losu, typu ten, kurwa, upośledzony bomba i cała ta gromada zjebów. Okej, okay, wraca władca piekieł. Kurwa mordy, niech mi tylko lekarz powie, że ta ręka jest zdrowa, to leje ich wszystkich. Na ulicy, w oktagonie, wszędzie, gdzie mi się kurwa nawiną. I wytłumaczmy raz na zawsze wszystkim, którzy hejtują spiny, którzy hejtują spotykanie się was gdzieś tam. Freaky, show must go on. Ale wiesz, ja też lubię takie show ze smakiem, a nie... Nie zdjęcia i takie... A szacuneczek, a nie darcie ryja, kurwa. Ale że... Choć jest roko, no. Aha, okej. Okay, no. Super, to mam nadzieję, że skrzyżujecie rękawice w sportowej walce, że wszystko się wyjaśni w oktagonie, a nie ze zdjęciami, bo też bliskich, no nie fajnie mieszać z bliskich różne perypety, bo też... Gdzie? Tam ludzie mi... Nie, mamy Polaka, kiedyś w disie, którego w ogóle nie miałem puścić, później przeprosiłem za to, więc umiem się przyznać do błędu i tyle, no. Przeprosiłem wielokrotnie. Super, bardzo dziękuję. Dzięki. Pa Bombardier wygrał, bo przyszedł zadowolony.